Pokażę Wam sposób na darmowe i stosunkowo precyzyjne wyznaczenie kąta wyprzedzenia zapłonu w motorowerach i motocyklach. Warunkiem jest posiadanie silnika ze świecą z krótkim gwintem umieszczoną równolegle do osi cylindra, czyli tak jak we większości domoludów z silnikiem dwusuwowym. Osoby przedstawiające się tytułem inżyniera powinny się domyśleć, o co chodzi. Wykorzystamy zależność skoku gwintu świecy zapłonowej. Potrzebujemy tylko świecy z długim gwintem i dużą projekcją. Najlepiej taką świecę wieloelektrodową, jaka jest zalecana do większości starszych ludowozów i Opel Wagenów. Tutaj widzicie zależność ilości obrotów świecy do kąta wyprzedzenia wyrażonego w milimetrach przed kurnym martwym punktem dla świecy z gwintem M14 na 1,25. Wkręcamy świecę do końca, następnie wyznaczamy górny martwy punkt, wykręcając stopniowo świecę. Mamy wyznaczony górny martwy punkt. Zaznaczamy położenie świecy zapłonowej, cofamy wał korbowy i wkręcamy świecę o ustaloną wartość obrotu. 1. Teraz mamy możliwość zablokowania wału korbowego w pozycji punktu zapłonu.